To była informatyczna burza mózgów. Przez 24 godziny uczestnicy hackathonu tworzyli aplikacje, które mają ułatwić życie studentom. Hackathon odbywał się w ramach Best Automatics and IT Festival. Pomysłów studentom nie brakowało i to nie tylko na aplikacje, ale też i nazwy. Na przykład zespół Wybrzeże Klatki Schodowej tworzył platformę, która pozwoli koordynować wolny czas studentom. Poprzez utworzenie wydarzenia w danym terminie program ma przypisać nam studentów, którzy też będą chcieli z nami na przykład uczyć się czy wyjść na miasto. Grupa Kij z zastosowaniem tworzyła aplikację, która odbierany obraz z kamery zamienia na dźwięki. Inny zespół tworzył internetowy organizer dla studentów, który będzie przypominał o zaczynających się zajęciach albo zbliżających się kolokwiach. Studenci, którzy nazwali siebie Jutro będzie gorzej, tworzyli natomiast porównywarkę cen podstawowych produktów w sklepach w najbliższej okolicy użytkownika. Atmosfera na hackathonie była naukowa, ale luźna. Uczestnicy przyznawali, że mało albo prawie w ogóle nie spali podczas 24 godzin programu. Jak twierdzą, tego typu imprezy zmuszają do pracy i rozwijania pomysłów, które się pojawiają, a często nie ma na nie czasu na co dzień.